dzisiejszym odcinku mam specjalnego gościa ze sobą i jest to Bartek! Dzień dobry, boję się. Kochani, będziemy robić najdłuższe paznokcie, jakie uda nam się zrobić i będziemy musieli tak wytrzymać przez 24 godziny. Dobrze. Zachęcam do zostawienia łapki w górę i do zostawienia suba na tym kanale, a teraz już lecimy, bo jesteśmy spóźnieni. Chyba faktycznie miałeś rację, więc nie wiem, co się boję. Już najbardziej boisz. Czy mi się spodoba. Oby ci nie odpadł twoja cała płytka. Może tak być, że ci połamie palce. I to będzie takie długie? Przecież to można zabić kogoś takim. Teraz w mojej mini zachodzi proces polimeryzacji, czyli chyba się nie spodziewałem po prostu. Okay. Nie to, że boli. Ale te polimery zapierdzielają teraz. Możemy zrobić coś takiego. No za każdego paznokcia możemy jakąś cenę dać i że potem sobie dajemy nawzajem te pieniądze. Dobra, to jak wyciągnie z pieca, to możemy uścisnąć. O kurczę, Ej, szczerze, podoba mi się. Można zajrzeć do środka, patrz, a w środku jest łapka do góry, którą musicie kliknąć. Ej, ale zarobiste. Ale ja w ogóle czuję się like a bad bitch. Jak jestem? Budzę się dzisiaj rano i myśląc o tym, że będę jechał na paznokcie. Na pazy. Nie spodziewałem się tego, ale bardzo jestem pozytywnie zaskoczony. O nie, złamał się. Teraz jest efekt końcowy, więc możemy. Pazur Gen Z? Tak dobrze. Jeszcze świder? Jeszcze można sobie tak włożyć samemu? Nie, ogólnie najlepszy odcinek na świecie. Zabieram cię na sushi. Ktoś się pytał, jak to jest robić siku u chłopaków, żeby no tam jak sobie trzymać... wszystko trzymać siaka z tymi paznokciami. I pierwsze i jedyne słowo, jakie powiedziałem, to sushi. Wyciągałem, słuchaj, to biorę tak, jakbym rolkę sushi wyciągał ze spodu. No a my będziemy jeść sushi. W tym challenge'u najlepsze jest to, że takie zwykłe rzeczy, typu na przykład wyciąganie kluczyku. To nie wygląda dobrze. O placyk, i lecimy. Mamy z Bartkiem zakład, że jak komuś złamie paznokieć, to płaci drugiej osobie 100 zł. O, cyk. O, muszę przyciszyć troszkę. Ale wyglądasz sassy as fuck. Sassy as fuck. No. Mam ochotę często mówić by. A ja też. Ja też mam ochotę powiedzieć yes queen. Cześć. O kurde, ale grube. Ale dorąbane. A mogą tak na co dzień chodzić? No nie dałabyś ty rady, ale spoko, są fajne. Ale są fajne bez. Nie są naprawdę ładne. Robimy zawody, kto dalej włoży? Nie. Nie, ja nie chcę tego robić. Ej, no nie rób tego. Dobra, lecimy coś zjeść. Chodźmy. Jak pani widzi, pałeczki nam nie będą potrzebne dzisiaj. No poczekaj, co mam sobie zjeść? Ale ja mam w głowie obraz, jak robiłem siku i trzymałem. A umyłeś ręce od tamtego czasu? Tak, ze dwa razy. O! ASMR. Małe, dla widza. Patrz, kolejna rzecz. Trzymam, chcę odstawić. Nie mogę. Ciepłe, ciepłe, ciepłe. Ale ciepłe. Coś się we mnie budzą jakieś instynkty, naprawdę. Wow! Moja sprężyna działa. Działa. Przepyszna przystawka. Próbujemy pałeczkami. Jemy pałeczkami? Dobra. O, ej, ty sobie radzisz w ogóle? Nie. O nie. Czemu ty wrzuciłeś to do herbaty? Ej, wiesz, ja tutaj moczę wcześniej. I nie dziwiło cię, że nie słone? Brawo, wiesz, brawo. A jakby zrobić tak? Tak robimy, patrz, tak. Byczku. No to ja wezmę też drugą, dobra, okej? Dobra. Dobra, to może tak? Ziarno z szybułką. O nie, ja też. Kamień, papier, nożyce, oto kto je z paznokciami. Z 3, 4. Fajnie, no. Łyżeczka. O, no w sumie tak.
pojedli, popili i teraz lecimy na drugą część deseru, powiem tak. W pewnym miejscu jest lód o smaku perfum Lancome. Także tam właśnie idziemy teraz. No. Ten popcorn to taki trochę z dupy tutaj. Jedyne co czuję, kochani, to jest popcorn, którego tu jest naprawdę dużo. Łopata do loda. Czy sam bym stwierdził, że to jest ten smak? Nie. Nie. To znaczy oczywiste, że nie będą te lody o smaku takim samym jak są perfumy, bo to by było bardzo średnie. I są bardzo, bardzo, bardzo subtelną wersją tych perfum. Możecie dać znać w komentarzu, czy ich próbowaliście. Kolejną mamy aktywność dzisiejszego dnia i będzie jako? To boina. Myślę, że ja mogę mieć powiedzmy trochę lepszego cela, ale ty będziesz lepsza w obyciu tak. z tą piłką. No łopata. Wow. Coś odpadło. O nie! O nie! Pawika, pojak mi świetnie idzie. O, to wygląda jak widelczek do frytek taki. Lecimy grać w kosza 1-1. I osoba, która wbije przeciwnej drużynie więcej koszów, wygrywa. Fajnie, jak dziewczyny opowiadają zasady piłki. Ojo, osoba, która bije więcej goli do kosza, to wtedy dostaje przydział punktowy. Słuchajcie, zrobiłem kupę. Wiecie, odcinek bez poruszenia tego tematu na naszym kanale czy na dzień, to jest odcinek stracony. Była sytuacja taka, że zauważyłem, że przy zdejmowaniu OP opcją jest zrobienie tak, wsadzenie sobie tego tu. Ale co było ciężkie, podcieranie. Jest coś takiego, że jak się podciera w ten sposób, tak, to idealnie tym dotykasz jajek. Więc nie dość, że przy wycieraniu sobie wymiziałem jajka, to jeszcze później, niestety, ale zahaczyłem od upala, idealnie w rowa sobie wrąbałem tą częścią. Ty strzelasz w tamten kosz, tak. Ja strzelam w ten kosz i rozpoczynamy. Jaki podszedł. Można tak? To nie. Patrz, robię to. Boli! Leci krew. Paznokcie zostawiam na pamiątkę, a my gramy dalej. To poczekaj, co tam, Patryk? No, oh. Nice. Jeden punkt! No, mam pytanie, dlaczego ci się ani jeden jeszcze nie urwał? Bo jestem bardzo ostrożny i delikatny. Tak, wygrywasz. Co tam, loser? Świeża, zmykaj z tego boiska. Wykończyliście mnie. Ale słuchajcie, brawa dla Wiki jednak trzeba. O, dzięki. Co tak? 20 zł dla pierwszej osoby, która rzuci tyłem. Wow. Kurde, no. Czasami w życiu jest tak, że coś nie wyjdzie. Ale czego nie można wtedy zrobić? Załamywać się. Załamać się, poddać się, tak jest. Musicie pamiętać, że nieważne co życie rzuci wam pod nogi, czego nie można robić? Poddawać się! Tak. Dlatego się nie można poddać. Dobra, lecimy teraz do kolejnej kolejnego. Kolejnego lecimy, chodźcie. Staliśmy takie specjalne coś, dzięki czemu każde uderzenie staje się nagle bardziej profesjonalne. Co to daje? Zielonego pojęcia nie mam. Tego co pamiętam, robi się tak. O kurczę, właśnie jaką masz technikę? To jest tak zwana technika na trzy. Opa! Nie wyciągnę. O! Opa! W taki sposób. Na spokojnie. I teraz możesz sobie obejść wokół stołu i popatrzeć, którą... Wow. Ej, a ty jest moja, wiesz? Wiesz, bo ja wbiłem połówkę. Wika, wiesz? Całe. Co? Serio tak jest? Tak. Musisz zauważyć pewną rzecz, że jak uderzysz, to ta pójdzie w tą, ta pójdzie w tą i ta pójdzie tam. Brawo! Ja już nie będę może podpowiadał, bo sobie to... Ty! Elegancja. Szefowa! Kurde! Ale sensu... O, jak mnie boli teraz! Co cię boli? No co mnie ma tak boleć? Mi się siku zachciało. Pa, o! Chciałem ci pokazać pomoc. A tu ja chcę jeszcze raz spróbować. No i po co się czepiasz w komentarzu? Co, normalnie se gramy, Wika się uczy, tak? No mamy ruch, bo tak gramy, co? Wyluzuj, co? I na prosto. No i elegancko. Ja chcę go cały czas używać. No możesz. Chciałem przycwaczyć. Przepraszam, już wracam do życia. Bardzo fajna
fajna gra. Bardzo mi miło. Lubię takie dziki, co mogę powiedzieć. Wygrana. Jak ci będziesz lubić to, co usłyszysz teraz? Widzę, jak pewna jest, że mi się to nie będzie podobało. Lecimy grać w siatkówkę. O! Dużo sportu dzisiaj. Była koszykówka, no to siatkówka też musi być. Z tym? Nie, że my zginiemy ogólnie. Chcemy się napić, no i problem, bo jak mamy to otworzyć i musimy sobie poradzić sami. Ej, nie, patrz, ja bym to zrobił, ale to się złamie w połowie. O! Ale ty masz palca. Nie, nie, nie! No wiesz, Bartek, też możesz sobie złamać tego wika. Nie! W tupę, no! Co? Zdecydowanie masz dzisiaj szczęście. Zdrówko. Zdrówko. Kto przegrywa w siatkówkę, pieprza się do wody. I już się walki nie zakładamy na pieniądze, bo zostałam dzisiaj totalnie skarpana. To jest totalnie zakład na moją niekorzyść, bo czuję, że znowu przegram. To co, przyklepujemy? To jest totalnie dobra. Hardcore. Manifestuję. Nie, ty nie ma... ty nie manifestuj, ja nie. Manifestuję. Nie chcę wejść do wody, nie chcę wejść do wody. Ja nie wejdę do wody. Ej, muszę... Ja nie wejdę do wody, ja wygram siatkówkę. Gramy. Tak? Jak to się wydarzyło? Siku, odchylałem spodnie i tak odchyliłem mocno, więc ułamałem je. Czyli stówka do tyłu. No. Wygrałeś dwie, teraz wyrównałeś tak, do stówki. Do stówki. Do ilu punktów gramy? Do 10. Jesteś gotowy? Nie. Wika, zaprosiłaś mnie na tortury. A co to za odbicie było w ogóle? O nie. Co się stało? Nie. Jak? Zostawmy to tu dla widza. Zostawiamy to tutaj, Kryspinu, siatka. Jak znajdziecie, to wysyłajcie do nas na Instagramie, to udostępnimy. Ej, ale to dobrze, że Wika się rozbierze, a nie ja. Czemu ja to wymyśliłam? 3 na 7! Zaszczekała ze szczęścia. Bartek, kup się! Poskakuro! Wow! Co tam, byczku? Chcę ci podziękować. Ja również chcę ci podziękować. Straciłeś dwa paznokcie. Tak jest. Jesteśmy na równi. Jesteśmy na równi, czyli tak naprawdę teraz jesteś tylko przy połowie zadanie do przodu. I ty 20 zł. Jakie masz odczucia przed wejściem do wody? Brak. Ale Wika, wiesz, że to był twój pomysł, tak na dobrą sprawę. Wiem. Ej, szczerze, przez to, że były takie upały ostatnio, jest naprawdę mega przyjemna. A powinienem robić ale zimno. Nie da rady. Dobra, jest fajnie. To nie jest w ogóle jak wykara w tym momencie. Zapniesz mi włosy? Tak. Wszystkie. Tak. Co to jest za rulon? Co? Najpiękniejszy rulon, jaki kiedykolwiek widziałam. Gratulacje. Nie, ona go jeszcze nie widziała. Do widzenia. Ale przyjemnie już, co? Tak. Możesz zrobić Wima Hofa. Mogę nawet siknąć. Myślę, że nawet trzeba. Bartek, stuwa wraca do ciebie. Co? Odpadł mi. No teraz ty. Co ty gadasz przy ubieraniu się? Tak. O nie, jak mi przykro. O nie. Będę miał 120 zł. Chyba, że mi coś odpadnie. Lecimy, do domu, tam tak. Będziemy robić zadania zręczności. Zręcznościóweczki. Widzę. Mam ten 500 000 osób. Pokaż mi swoje towary. Robimy dla siebie wspólnie bransoletki i Bartek dla mnie, ja dla niego. W ramach takiego podsumowania i miłości po tym odcinku. To jest plus, masz takie grabie. I wszystko zagarniesz za tym razem. O panie, co tu się stało?
dlaczego to się otworzyło? Bartku, jak wiesz, za każdym razem na moich odcinkach opowiadam jakieś historie. Zazwyczaj historię opowiadam ja, ale że ty jesteś dzisiaj specjalnym gościem tego odcinka, to chciałam cię zaprosić, żebyś opowiedział historię swojego życia. No właśnie ciekawe jestem, czy słyszałaś to, czy nie słyszałaś tego. Jest to taka historia, można powiedzieć, że delikatna anegdota, wiążąca się z czymś, co miało miejsce równo rok temu. Czyli wtedy, kiedy dostałeś powiadomienie o twoje 5 minut. Tak, i słuchajcie to, dostałem telefon od managementu, że no słuchaj, ten filmik zgłoszeniowy, który nagrałeś, no to w sumie jest bardzo spoko i bardzo chcielibyśmy z tobą porozmawiać. No i oczywiście się zgodziłem, byłem bardzo podjarany i tydzień po tym telefonie, czy właściwie chyba 2 tygodnie, umówiliśmy się na spotkanie, bo tydzień później nie mogłem. Jadę sobie na to spotkanie do Krakowa, ale wiedząc, że jestem dosyć mocno nierozgarniętym chłopcem, zapomniałem zrobić prania. Nie miałem majtek, w ogóle, żadnych majtek. Bo wszystkie miały na sobie drifta. Tak, dokładnie tak. Najgorsze jest to, że spodnie, jedyne długie spodnie, jakie miałem, to były spodnie, które miały tutaj przetartą dziurę. Poszedłeś bez majtek i ci jeszcze siusiak wystawał. Poszedłem bez majtek i prześwitywało mi przez spodnie. I słuchajcie, całą podróż z nadmorza do Krakowa, to jest 532 km, 8 godzin łącznie w pociągu, przejechałem z dziurą na jajkach i z jajkiem, które wystawało takie wielkie. Dojechałem do Krakowa, dojechałem na chyba 11, o godzinie 13 miałem rozmowę, no i przyjechałem i stwierdziłem, że muszę się przespać. I przez to zapomniałem, że nie mam majtek i wyszedłem na rozmowę, nie pamiętając, że jestem niemalże nagi. No a wiecie, przede mną pierwsze spotkanie z Karolem Friesem Wiśniewskim i oczywiście przypomniałem sobie przed samym wejściem. Na spotkaniu... Oj, co się stało? Pierwszy raz, kiedy spotkałem się faktycznie z managementem, z Karolem i przeprowadziłem poważną rozmowę odnośnie mojego pojawiania się w internecie, spędziłem właściwie bez majciochów, gdzie wszystko latało i prześwitywało. A powiedziałeś im o tym? Nie mówiłem jeszcze tego Karolowi. Pierwsze, co zrobiłem po wyjściu z tego spotkania, to najpierw poszedłem kupić majciochy, a później się spotkałem z Mają tego dnia też. Czyli ze swoją dziewczyną. Z moją dziewczyną. Fajnie. O, tak. Ej, to jest patent, patrzcie. No to sposób wyjmuje kuleczkę. O, Kengar, chcesz zjeść takie coś? Chcesz zjeść? No masz. Weź sobie trochę. Śmiedzielku. Idź. Bartek! Poczekaj. Ej, to jest lepsze niż Bartek świeży, jak robi ten. Breakfast. To jest już Bartek. Słoiczek z plastikiem jest do ciebie lepszy. Mika, czy lubisz kolor zielony? Zrób taki, jak uważasz, Bartek. Jak to jest bransoletka przyjaźni, to powinien wiedzieć, jaki lubisz kolor, prawda? A wiesz, jakie mam oczy? Bluzowe. Zielone? Zielone, no i wiedziałem. No jest zaj... No nie! Nie! O, Kongar ma dosy. Ale szczęśliwy. Wszyscy, że ma taką tubę, odsłucha mnie. Masz taki spotęgowany oddech i słychać dwa razy bardziej, jak oddychasz, wiesz? Wiesz? Kurde! Nie! Jomalu! To nasta! A tu je... Szczerze. Takie coś, że powiemy o sobie, tak jak było kiedyś na odcinku Telepatyczne Gotowanie. Musieliśmy z Faustem powiedzieć, jakie było nasze pierwsze wrażenie o sobie nawzajem. To była impreza po finale Twoje 5 minut i to była impreza, w której już było wiadomo, kto wygrał Twoje 5 minut. Przed tą imprezą w ogóle Karol kazał Wam napisać na karteczce, kto będzie z Wami mieszkać. Tak, Karol nam rzucił coś takiego, że jest jeszcze piesek. I ja szczerze nie pamiętam, kogo powiedziałem. Ja wiem, że Michał dał nas. No i zgadł, jako jedyny. Najgorsze w tym wszystkim było to, że my przyjechaliśmy, jak już ta impreza była skręcona. Już byli wszyscy na faryny. Tak. To było około godziny, nie wiem, 12 chyba. I nagle Karol mówi, że przyjechali, chodźcie, przyjechali. I ja tak mówię, o kurczę, i zacząłem się stresować. I wychodzę i mówię, co jest, czemu jest trąba? Autentycznie myślałem, że Patryk to trąba. Wiem, że później, w sumie było mi trochę głupio, że nie pogadałem z wami więcej. Wiem, że był moment w toalecie i w ogóle mamy, to jest moje pierwsze zdjęcie z Patrykiem. Tak. Jak siedzimy na toalecie. Tak. Siedzimy na toalecie, jestem tam ja, Patryk i Michał i właśnie sobie pomyślałem, że jakby początki takiej znajomości jeszcze na imprezach są zawsze awkward. Tak. I troszkę tak czułem, że jest tak, tak troszkę awkward. Jakby tak. Wydaje mi się, że jako jedyny z domu chciałeś jednak z nami tak trochę więcej z własnej inicjatywy pogadać. Czy sam przyszedłeś do tej łazienki, totalnie byłeś po innej stronie imprezy i nagle przyszedłeś, a my tam byliśmy tylko z tym Michałem. Więc to było fajne i to mi się bardzo spodobało, więc to było takie moje wrażenie na twój temat, bo na początku jakby w ogóle nie pamiętam tej pierwszej styczności. Bo to jest dużo ja emocji. Ja tylko pamiętam, że ktoś, i nie wiem kto to był, ale mi się tak zrobiło głupio trochę, bo jak wtedy ktoś nas zobaczył, nie? I nie wiem kto to był, powiedział, kim oni w ogóle
są. Ale to już ktoś odklejony musiał i poczułam być. Się tutaj jak taki intruz. O nie, momencie. To jest coś bardzo słabego. To jest też dosyć taka ciężka sytuacja, ponieważ zazwyczaj jak się poznaje z kimś, to nie masz z tyłu głowy, ej, robię z tą osobą projekt. To jest taka trochę presja, że musimy się dogadywać. Tak. O, wiem, jakie było moje pierwsze wrażenie. O kurde. To było moje pierwsze wrażenie po imprezie. Było mega jakby pozytywnie nastawiona, a potem nie wiedziałam, o co ci chodzi, bo ja do ciebie pisałam i ty mi nie odpisywałeś. I ja nie wiedziałam, o co tobie chodzi. Teraz ja już wiem, że Bartek taki po prostu jest. On każdemu nie odpisuje. A wiesz, że ja autentycznie nie wiem, z czym to się może wiązać? Nie wiem, czy to jest jakiś taki introwertyk się we mnie budzi i się czasami po prostu, nie wiem, tak, nie wiem szczerze, co to jest. Tak. I pamiętam takie słowa, jak też byliśmy już w ten na Miodowej, że ja mówię, o, jesteś bliźniak, to się będziemy lubić. Całość? O nie. Patrz, to jest moja bransoletka dla ciebie. Bardzo śliczna. Fajna, nie? Pięknie ci dziękuję. Proszę bardzo. Dało się, tak jest! A ty jak tam ci idzie? Jest tutaj w środku napisane Bartuśka, ale jako, że bardzo lubię Wikę, to dałem dwa R. A, tak, mam coś dla ciebie. Tak? Na tej bransoletce jest wszystko, co jest dla ciebie ważne. Ej, jest bardzo żeby Maja fajna. Nie była zazdrosna, jest Maja Wiczka Hen. Ej, jest turbo fajne. Nie zmieści się. Ale patrz to. Można to zawsze nosić. Akurat idealny rozmiar mają moje uszy. Kochani, mamy już następny dzień i minęły właśnie 24 godziny. Po nocy nie straciłem nic, ale tak mocno się uderzyłem, że myślałem w nocy, że już jest po mnie. Bardzo. Ja właśnie byłam mega uważna w ciągu nocy i nawet spałam tak dziwnie, że miałam te ręce cały czas na klatce. Teraz przyszło namalowanie się i ja wiem już teraz, że to będzie masakra. O Jezus, tak to ja jeszcze nie używam. Ale ogólnie jestem zadowolona, że straciłam tylko 3 paznokcie, co oznacza, że Bartek wygrał za paznokcie 100 i 20 zł, które wygrał w kosza. O, o, o nie. Fajnie. Wszystko muszę robić tak. No i teraz najbardziej ciężka część, bo po prostu nie da się tej gumki przełożyć bez zahaczania. No nie. Utknęłam. No nie! Chyba jednak rezygnuję. Idziemy je ściągać, co? No to przechodzimy do podsumowania tych 24 godzin i tego, jak nam było. I 5 może zalety. Na pewno jedzenie, bo jedzenie było łatwe, bo można sobie nabijać różne rzeczy. Drapanko po głowie. O, to jest w ogóle, jest... popatrz. Bartek mnie prosił wczoraj przez tak długi czas, żebym mu właśnie drapała plecy. O, najlepsze drapacze ever. Yeah. Tak. Kolejna rzecz, podnoszenie rzeczy z podłogi. Jak coś ci wystaje, bierzesz zahaczyszek na haczyk i podnosisz. O, jeszcze drapanie w nosie długo. Tak, i w uchu, chociaż powiem wam, wczoraj sobie zrobiłam krzywdę, bo za głęboko i mnie tak zabolało, że siedziałam potem tak. Też miałem dokładnie taki jeden moment wczoraj, że uderzyło chyba w bębenek, aż tak mnie zakuło. Tak. Niefajne. No i kolejna rzecz, super cool wygląd. I to, że wyglądamy jak Freddy Krugery. Wady dzisiejszego odcinka to przede wszystkim to, że włosów sobie nie mogę układać w spokoju. Ale to jest takie, serio, no to jest wkurza, coś, co jak o tym pomyślisz, to jest największa wada. Tak. No kolejna chyba w twoim przypadku sprawa to jest uderzanie. Tak, powiem ci, że właśnie wczoraj miałem taki jeden moment, że autentycznie czułem taki bardzo duży dyskomfort, bo cały czas czujesz coś na paznokciu, jakby on nie ma spokoju i chciałem się podrapać, tak, tak wiesz, tak bardziej. Nie mogłem i zacząłem czuć, no może nie to, że taki lekki atak paniki, ale to było na pewno taki duży dyskomfort, że musiałem się trochę uspokoić i już naprawdę bardzo chciałem to zdjąć. No, no i to, że się łamią. I jak łamią, no to jest to nieprzyjemne i leci krew. Także to są takie rzeczy, a teraz już lecimy je ściągać. Cieszę się. Bardzo się cieszę. Ja też. Bartka poprosiłam, żeby wziął udział w tym odcinku, chociaż na początku myślałam, że nie będziesz chciał przez to, że jest to taki challenge z tymi długimi paznokciami, ale się zgodziłeś i bardzo miło. Tak, mi też było bardzo miło. Bardzo fajnie spędziliśmy dzień. Tak. No i dobra. I idziemy, pa. Dobra.